kilka pytań. Dzień dobry, czas na podcast Kilka Pytań. W tym odcinku porozmawiamy o historii Elbląga, Pasłęka i okolic. A przez te historyczne meandry poprowadzi Państwa mój gość, a jest nim Lech Słodownik, historyk, badacz i popularyzator dziejów Elbląga i okolic, regionalista. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Ja bym także dodała, że człowiek ciekawy świata, pasjonat historii swojego regionu, ale także cierpliwy, i taki niebojący się benedyktyńskiej pracy, bo aby te książki mogły powstać, czyli Rychlicko-Pasłęcka, Elbląska trylogia, to wymagało czasu. Tak, ja tutaj już wspominałem w kilku wywiadach, że ta praca to jest okres jakiś, szacuję, 30 lat na dzień dzisiejszy, bo zarówno ta pierwsza książka, czyli Rychliki, ona już tam powstawała pod koniec lat 90. ostatniego wieku. Natomiast równolegle do niej też te dwie, które tutaj mamy na pulpicie, czyli Dawne wsie pasłęckie i elbląskie oraz ostatnia Spacerkiem po Elblągu. Tutaj czasokres rozkłada się w ten sposób, że można powiedzieć, że Dawne wsie elbląskie i pasłęckie powstawały około 20 lat. Natomiast Spacerkiem po Elblągu to jest taki okres takiej pracy zasadniczej, można powiedzieć, u podstaw około 10-11 lat. Wieloletnie poszukiwania, ale i w archiwach, rozmowy z ludźmi, odwiedzanie miejsc. Co pana motywowało do takiej mozolnej pracy i do poszukiwania informacji? No to może takie dwa moje osobiste fakty, bo gdy byłem kiedyś na studiach w dawnych czasach, byłem w Toruniu na UMK i chodziłem tam często do biblioteki, bo uwielbiam być w bibliotece, w zaciszu, takim, delektować się tym zaciszem, książkami. I robiłem kwerendę taką w ramach ćwiczeń, które tam nam zlecano na historii. Zrobiłem sobie prywatną kwerendę moich rychlik i stwierdziłem z przerażeniem, że praktycznie na ten temat tej wsi nie ma nic. W biografii takiej słynnej wschodniopruskiej Ernsta Wermke znalazłem chyba 4 notki biograficzne i nic, kompletnie, po polsku nic. Ten obszar tutaj dla historyków, gdzie się kończy, zawsze kończył się na Warmii. Warmia była pięknie przedstawiona, natomiast tutaj na zachód stronę Elbląga już słabo. I stwierdziłem sobie, że jak kiedyś będę miał czas, to muszę to zrobić. I to trwało trochę długo, ale takim czynnikiem, który przyspieszył to ten powrót do mojej historii, do tego, co sobie kiedyś na studiach tam pomyślałem, no był niestety mój wypadek taki samochodowy, tragiczny, gdzie w 1994 roku po wykurowaniu się stwierdziłem, że gdybym tam odszedł i zameldował się gdzieś tam u świętego Abrahama, tak mówię dowcipnie, to po mnie by nic nie zostało praktycznie, nic. I może tak w podzięce za to, że mi się udało zostać na tym padole, podjąłem taką tytaniczną, jak niektórzy mówią benedyktyńską, niektórzy mówią mormońską pracę, gdzie znowu biblioteki w Polsce, w Elblągu, w Niemczech, w Herne, Dahlem, ten Herne jeszcze, no i w ogóle biblioteki tych dawnych ziomkostw, Narodowa w Warszawie, też między innymi Jagiellonka i zbieranie materiałów, ale oczywiście podstawa tutaj Elbląg, 99% materiały niemieckie, czyli Archiwum Państwowe w Gdańsku i Malborku. Dużo pracy, dużo literatury w języku niemieckim, więc żeby przez to przebrnąć, to też po pierwsze no, przydaje się i pomaga znajomość języka niemieckiego. Tak, ja znam ten język, bo miałem liceum na studiach i później w tych bilateralnych kontaktach z Niemcami, ale już ten okres percepcji mojej jakoś tak skończył i gdybym w latach, jak byłem w liceum czy na studiach, miał takie kontakty jak niedawno z Niemcami, to prawdopodobnie mówiłbym lepiej niż tłumacz rządowy, ale dzisiaj zapominam, ciągle się denerwuję i no, sam teksty sobie tłumaczę, to jest podstawa, sam, ale mam też, tutaj o nim wspominam w książce wybitnego slawistę Skill, którymi tutaj takie rzeczy, które są pisane no, na przykład gotykiem, czy no, Schwabacher sobie ze Schwabachą daje radę. Też mi tłumaczy, bo nieraz jest kontekst niemiecki dla mnie nierozumiały i trzeba ten kontekst przybliżyć, co tam gdzieś w XIX wieku autor miał na myśli.
To tym bardziej większa trudność, bo czasami, jeśli chodzi o język staropolski, to mamy trudność, żeby zrozumieć, co jest w starych tekstach napisane, a w języku niemieckim? Tym bardziej. Tutaj właśnie w mojej książce Spacerkiem po Elblągu między innymi jest tekst o pobycie w Elblągu wybitnego kompozytora Richarda Wagnera i tam jest dwa, trzy zdania na początku, jak on tu się pojawił z Królewca, przybył tym dyliżansem, omnibusem i przywitał go w języku niemieckim tu miejscowy dorożkarz. I na szczęście ja ten język, bo obcowałem z tymi ludźmi, troszeczkę tam poznałem i nie było mi w ogóle trudno przetłumaczyć to, co tam, ta odzywka tego Richarda Wagnera i ta odpowiedź w tym pięknym dialekcie elbląskim, że co ten człowiek myśli o tym przybyszu, który później był wielkim, znanym kompozytorem. Czy odkrywając kolejne karty historii i zagłębiając się w historię Elbląga i regionu, coś pana zaskoczyło wyjątkowo? Tak, zaskoczyło mnie między innymi książka pani Doroty Hadike Z miłości do Elbląga, Aus Liebe zu Elbing, którą tą książkę napisała po bardzo ciężkich tutaj przeżyciach, bo została w Elblągu po wojnie do 1947 roku i tu te swoje wszystkie przeżycia z Polakami, które naprawdę nie były łatwe, a jednocześnie można powiedzieć no, dramatyczne, bo wiadomo, okres wojny Niemcy zrobili co dla Polaków, co zrobili. I ten taki, ten rewanż był taki, jaki był. I też taka sprawa, że w Elblągu w takim danym okresie przejściowym sowieckim pojawiało się bardzo dużo Polaków, którzy tutaj przybywali po prostu na tej zasadzie, że no, trzeba coś z sobą zabrać i dalej. Traktowali Elbląg tymczasowo. I ona tą książkę, pisząc miłości do Elbląga, niezwykle obiektywnie i z taką z wielką wyrozumiałością i sprawiedliwością oddała zachowania tych niektórych osób, też Rosjan, którzy tutaj byli, że ja jestem pełen podziwu dla niej, że w tym okresie, gdzie później niektórzy tam w Niemczech sobie no, z Polaków kpili i tam znowu padały te sformułowania Polnische Wirtschaft i tak dalej, o tymczasowości tego obszaru w ramach granic Polski i tak dalej, ale ona tą książkę napisała rzeczywiście Aus Liebe zu Elbing, czyli z miłości do Elbląga i dla niej ten Elbląg, mimo że już przechodził w ręce polskie, pozostał tym Elblągiem, tym miastem ukochanym i o którym ona nie napisała żadnego złego słowa, tak powiem tutaj. Czy podążanie za tą historią też i wytrwałość pomagało panu w to, że no pochodzi pan tutaj z tego regionu? Czy to też było takim ułatwieniem? Tak, na pewno było, bo było też, że znajdowaliśmy sobie wspólne jakieś obiekty, wspólne osoby i później to obcowanie z tymi ludźmi, z tymi, którzy tutaj mieszkali, to często obcowanie i powtarzające się powodowało, że można powiedzieć, w mojej świadomości powstał taki niveau, taki pułap, taka płaszczyzna, na której zacząłem się poruszać w miarę pewnie. I nieraz w tych rozmowach z Niemcami, właśnie jak mówiłem, takich dwustronnych, byłem w stanie nawet już, muszę powiedzieć takim trochę zarozumiarstwem, zrozumieć, w którym momencie ta osoba, jak to się mówi, troszeczkę polewa wody albo powtarza takie rutynowe, no troszeczkę fałszywe fakty. Nie? Także byłem w stanie już tą krytykę historyczną stosować i jak to się mówi, odsiać plewy od ziarna. To tak powiem. Niektórym może się wydawać historia mało interesująca, ale historia to nie tylko suche fakty i daty, ale to także historie ludzi, mieszkańców, którzy kiedyś żyli na tych terenach, ale którzy też żyją tutaj i w tych książkach te historie są. Tak, to jest, ta książka jest, ja szczególnie tego doświadczyłem przy dawnych wsiach elbląskich i pasłańskich, że jeszcze docierałem do osób, które tutaj żyły, które tu osiedliły się zaraz po wojnie, które tu przybyły z różnych no, zakątków Europy, nie tylko Polski. I później tą drugą falę poznałem, czyli mieszkańców niemieckich, którzy tu mieszkali i zaczęli po porozumieniu Willy Brandt-Gomułka 1970 rok grudzień przyjeżdżać.
I była taka konfrontacja tych właśnie doświadczeń tych Polaków, Ukraińców, Rosjan, tutaj nawet Hucułów, Łemków, no różnych nacji, które tutaj mieszkały i przybyły po wojnie, z tymi relacjami dawnych mieszkańców. Można było to wszystko jakoś tak sobie uporządkować. Ja miałem jeszcze to szczęście, że oni tu przyjeżdżali, to już były resztki. Ta turystyka, to dzisiaj się nazywa Heimaturistik albo Heimatweh-Turistik, czyli ta taka turystyka ojczyźniana, nostalgii-turistik, nostalgiczna już się zakończyła. Bo jak dzisiaj wiadomo, w 1945 roku, dzisiaj mamy 78 lat po zakończeniu II wojny światowej i nawet Niemiec, który urodził się w 1945 roku już tam, czy nawet tu w Elblągu, on nic nie pamięta tych lat powojennych i ta historia już jest, można powiedzieć, tylko w materiałach źródłowych, w opisach, relacjach, ale a ja jeszcze, szczególnie jak to mówię w tej wsi, miałem to szczęście do tych ludzi, to były już resztki, to nie jest dobre słowo, może resztki to tak brzmi niezbyt ładnie, ale no, pojedyncze osoby, tych właśnie jeszcze z nimi docierałem, rozmowy osobiste, notatki i tak dalej, skrupulatnie i się cieszę, że setki, może to duże słowo, może mniej, dziesiątki tych osób są zarówno w książce Dawnej wsi Pasłańskiej i Elbląskiej, jak i Spacerkiem po Elblągu. Ich tam wypowiedzi w cytatach, że jeszcze do nich dotarłem, a dzisiaj te osoby już nie żyją. Niestety dzisiaj ja mógłbym swoich dawnych przyjaciół, gdzie w notesie osobistym mam ponad 350 adresów, nazwisk, dzisiaj te osoby, z którymi utrzymuję kontakt, mógłbym policzyć na palcach praktycznie jednej ręki. Ich już nie ma. A to dodaje też wartości książkom, bo to są wspomnienia osób, które tu mieszkały, które tu żyły i wyrażają też swoje odczucia, prawda, na temat danego miejsca. Tak, tutaj właśnie taka nawet no, dosyć śmieszna trochę, ale i tragiczna sytuacja. No, 10 lutego obchodziliśmy ten dzień zajęcia Elbląga przez Armię Czerwoną w ramach prowadzonych operacji tutaj militarnych. Przez wiele lat nazywanych wyzwoleniem. Tak, to było fałszywe określenie i ja się z tym nigdy nie zgadzałem jako historyk. Zajęcia, zdobycia Elbląga i tak dalej. I tam no, teraz obchodziliśmy tę sytuację i jeszcze tak chyba 12 lat temu spotkałem w restauracji pod Kogutem w Elblągu, tam taki punkt był, gdzie się spotykali ci dawni mieszkańcy, ja tam ciągle mnie wzywano, żebym rozmawiał, tłumaczył i tak dalej. I przyjechał taki pan, który tu był dzieciakiem, jak te walki były o Elbląg, bardzo dramatyczne, był z rodzicami i opowiadał, że no wiadomo, chyba dwa razy czy trzy razy strona rosyjska występowała o kapitulację do strony do Wehrmachtu. Wehrmacht odmawiał, nie, nie. Ale i pewnego razu znowu Rosjanie już chcieli ich propagandowo tak stłamsić i ustawili olbrzymie takie głośniki, kolumny głośnikowe i przez cały dzień leciał taki slogan po niemiecku Seid ihr ergeben, es gibt jeder Tag Pudding. Czyli poddajcie się, będziecie mieli każdego dnia budyń. Czyli chcieli ich kupić coś budyniem. Za coś, że dla Rosjan banany, budyń to były takie rarytasy, ekscelentne jedzenie, że tak powiem. No w ten sposób i to mi po prostu uświadomiło tego człowieka, że na pewno tak było. Chociaż ja osobiście nie znalazłem w żadnych dokumentach, że Rosjanie prowadzili taką propagandową akcję tutaj w czasie walk, ale on powiedział, że on to słyszał i jego rodzice o tym mówili. No, drugą taką, no, była taka propagandowa też akcja, gdzie alianci rzucili prawdopodobnie samolot angielski, który leciał tutaj na Królewiec, rzucił ulotki tam gdzieś, mój znajomy znalazł je w okolicy ulicy Sadowej z napisem, takie ulotki ostrzegawcze aliantów wobec tutaj obrony Elbląga. Es Elbing liegt, es liegt in tiefen Loch, aber wir finden jemand doch. Czyli Elbląg wprawdzie leży w głębokiej dziurze, ale my go jeszcze znajdziemy. Alianci już ostrzegali tutaj, że tu nie będą się patyczkowali w związku no, z tym, co Wehrmacht robił na wschodzie i tak dalej, i tak dalej. Jak mocno zmienił się Elbląg, zmienił się region? Bardzo dużo i ja się cieszę dzisiaj mocno, że bo bywam na spotkaniach w szkołach, też zapraszają mnie na różne spotkania. Cieszę się, że ta młodzież dzisiaj, piękna nasza młodzież widzi dzisiaj to stare miasto takie, jakie jest dzisiaj już i nie ma w pamięci tego, co ja widziałem pod koniec lat 60., 70., 80. nawet jeszcze. I że ten Elbląg się zmienia. Ja tutaj w tej książce wspominam też spacerkiem po Elblągu.
Elbląg uciekł po wojnie od rzeki Elbląg. Uciekł z tego powodu, że zostało Stare Miasto zniszczone, rozebrane. Łąka, jak powiedział świętej pamięci ksiądz Józefczyk, wielka średniowieczna łąka powstała z gotyckim kościołem na środku. Elbląg uciekł i z wyspy Spiszów, może nie tyle, ale tutaj z tej części prawobrzeżnej na pewno. Dzisiaj Elbląg wraca nad rzekę Elbląg i wraca skutecznie, pięknie i ta presja na zrekonstruowanie do końca obszaru Starego Miasta jest coraz większa i się cieszę, że wreszcie ruszyła zabudowa wyspy Spichrzów, którą ja tu w książce w jednym z rozdziałów nazwałem Wyspa Spichrzów, czyli Szczerbate Serce Starego Miasta. Także wracamy bardzo dobrze i że ten Elbląg się w ten sposób tutaj jest zabudowywany. To jest taki przykład nasz. Blisko w Gdańsku widzimy to samo. I trzeba iść w tym kierunku, trzeba jak najszybciej zakończyć to wszystko, żeby to miasto po prostu zapraszało turystów, a nie odstraszało, żeby mieli jak najlepsze o nas zdanie. Jaki jest Elbląg w Pana oczach? Czy to jest miasto przyjazne? Ja myślę, że już się ukształtował taki typ człowieka z Elbląga, który się nie wstydzi tego miasta na pewno. Jest dumny, że jest, no tam pogotują takie tam rozmaite powiedzenia, ale ja uważam, że człowiek średnio dobrze wykształcony na pewno jest dumny z tego miasta, a przede wszystkim może być dumny z jego przeszłości też. I z teraźniejszości również, bo się dużo zmienia rzeczy na dobre. Jako przypomnę, bo tutaj mało kto wie, że w 2004 roku Elbląg zajął pierwsze miejsce w Polsce w takim konkursie Spokojne Miasto, Spokojna Gmina. I zawsze to podkreślam tutaj moim znajomym z Niemiec, miasto jest czyste. Nie ma tej fali takich no, niezbyt mądrych napisów, tych malunków, graffiti. Mieszkańcy się starają uśmiechać do siebie. No, takie jakieś zdarzenia kryminalne tej najcięższej wartości są naprawdę u nas rzadkie. I Elbląg się zmienia i zmienia się na dobre. Ja myślę, że ten proces będzie trwał. I należy go wzmacniać i będę się cieszył jakąś tam malutką drobinką na tej drodze wzmacniania tego procesu kochania tego miasta i szanowania go. Będzie również moja książka Spacerkiem po Elblągu. Taką mam nadzieję. I drugą nadzieję, że się cieszę, że... No, to może się, to nie cieszę się, że tak szybko ta książka została wykupiona. Jej nie ma już. To jest troszeczkę inne uczucie, ale się cieszę, że ona jest, ta książka o dziwo dzisiaj, takim przyczynkiem do jakiegoś powrotu do czytelnictwa, bo czytelnictwo dzisiaj upada, upadają tytuły prasowe. Biblioteki narzekają, że w czytelniach jest mało czytelników. I ta książka tutaj jest takim jakimś malutkim zielonym światełkiem w długim tunelu. Ja obserwuję na Facebooku też opinie, które się pojawiają od osób, które ją czytają. No to się pojawiają takie opinie, że niektórych nawet bym nie mógł zamieścić z uwagi na ich taką ekstraordynaryjność, ale w dobrym rozumieniu tego słowa. No już, ale powiem. Jedna osoba napisała, panie Leszku, kochany, delektuję się tą książką, czytam dziennie tylko dwa rozdziały, dwie części. No i bywa, że nieraz jedną częścią też tego czytam w WC. Czyli książka towarzyszy wszędzie czytelnikom. A czy ta książka Spacerkiem po Elblągu powstała z Pana miłości do tego miasta? Tak. Powiem, nie będę tutaj jakiś fałszywie skromny. Tak, bo moje postrzeganie Elbląga, czy moja ta uczuciowość do tego miasta, jakbym ją określił, rozkłada się na trzech takich płaszczyznach, na trzech płaszczyznach historycznych, można powiedzieć, tych emocjonalnych. Pierwsza, ta płaszczyzna emocjonalna, historyczna, moja do tego miasta była tak, jak tu przybyłem już na stałe w latach 70. z pięknego Torunia. Z pięknego, cudownego Torunia. Ja tu przyjechałem i powiem pani szczerze, że byłem no, po prostu mocno szokowany, żeby nie używać innych słów, określeń. I zarówno wyglądem, ale też niestety zachowaniami niektórych osób też. No, byłem wstrząśnięty. Później drugi poziom tego mojego tu jestestwa w tym mieście to jest poziom przyzwyczajania się. Ja się przyzwyczaiłem,
bo miło mi było, że jak szedłem ulicą, czy jechałem tramwajem, ktoś się kłaniał, ktoś podszedł w imieniu pozdrowienia, poklepał mnie po plecach i tak dalej, że ja tu jestem w tym mieście, no nie jestem anonimowy, jestem, żyję w tym miastem. To było takie przyzwyczajenie. I trzeci etap, to, który teraz już trwa i się umacnia coraz mocniej, to jest, można powiedzieć, tak jak Dorota Hedicke ujęła to w swoim tytule do swojej książki Aus Liebe zu Elbing, czyli z miłości do tego miasta. No i ta książka, można powiedzieć tak, żeby podsumowując tą moją tyradę emocjonalną, jest takim właśnie owocem tej mojej miłości do miasta Elbląga. Jest trochę osobistych zwierzeń? Jest, tak. Jest. Po prostu niektórzy, ja nawet tam tak troszeczkę sarkastycznie może napisałem aneks i tam w taki malutki podtytuł dałem, że zawierający też taką niezbyt skromną, dosłownie laudację autora, nie? Bo uznałem, że to jest moja książka, moje postrzeganie historii. To nie jest postrzeganie historii na zasadzie wszystko, opera omnia. Nie, tu są elementy takie, które ja uważałem, że należy je rozszerzyć, przedstawić albo jako nawiązanie do tego, co się aktualnie dzieje. I również uznałem, że moje życie, no skończyłem niedawno 70 lat, jest też takie, że ma też pewne związki takie uczuciowe, no nawet historyczne z tym miastem. Tam zamieściłem moje dyplomy, prezydent Henryk Słonina przyznał mi kiedyś nagrodę specjalną, starosta nagrodę kulturalną. Także zamieściłem tutaj taką laudację swoją, żeby czytelnik, który będzie czytał, no to żeby też miał przekonanie, że ten słodownik nie wypadł, jak to się mówi, z roce, że jest gdzieś tutaj umocowany w tym mieście i zrobił dla tego miasta to, co mógł zrobić. Ja uważam, że zrobiłem to, co mogłem zrobić, szczególnie tą książką. I zawsze powtarzam, jak mnie ktoś pyta, na czym polega mój lokalny patriotyzm, to ja mówię szybko. Polega między innymi na tym, że ja każdego dnia, jak idę, mam taki zwyczaj, schylam się i podnoszę jeden papierek, jeden śmieć z chodnika z naszej ulicy i go rzucam do śmietnika. I to jest, zawsze to robię, obojętnie, czy jest to tłum ludzi tam gdzieś idzie, czy wraca ktoś z kościoła wychodzi, czy podnoszę jeden, jakieś opakowanie, jakąś butelkę czy coś i grzecznie ją tam wkładam do śmietnika i wiem, że coś dla tego miasta codziennie mogę zrobić. Książka Spacerkiem po Elblągu, wydana, ukazana drukiem pod koniec stycznia, już stała się białym krukiem. No to właśnie, no cóż ja mogę tu powiedzieć? Po prostu muszę powiedzieć, o właśnie. Ja chciałbym podziękować moim czytelnikom, moim fanom, to ja nie jestem jakimś tam celebrytą, gwiazdą, a Boże broń, ale ludziom, którzy mi zaufali. Ja nigdy nie pożyczałem pieniążków i moi rodzice nie pożyczali i to nie było w mentalności mojej i moich najbliższych. Ale ktoś rzucił hasło, że jeżeli ten materiał jest, trzeba go przepracować i wydać. I trzeba zrobić subskrypcję. I ja zrobiłem tą subskrypcję i no, byłem zaskoczony, bo zgłosiło się bardzo dużo osób. Bardzo dużo osób się zgłosiło, którzy zawierzyli mi swoje pieniążki na tą książkę, a ponadto jeszcze znalazłem tam 7 czy 8 takich strategicznych sponsorów, no, którzy też nie byli rozrzutni, bo dzisiaj są czasy trudne, ale też dali pieniążki swoje, zasponsorowali. I dzięki tym ludziom, ja im dziękuję serdecznie, ta książka mogła wyjść, no ale mogła wyjść w ograniczonym nakładzie. Kilkaset egzemplarzy. No, dzisiaj się okazuje, że mogło być 2 razy więcej niż drukarnia wydrukowała. No ale kwoty, które drukarnia chciała już przed startem do druku były takie, że ja nie miałem pieniążków na kupce, żeby po prostu dać drukarni i tak dalej. No troszeczkę mam tutaj żal do stosownych władz tutaj miejscowych, może to nie zabrzmi tak kulturalnie, elegancko, ale może żal w tym sensie, że mogły bardziej moją tutaj tą działalność edytorską wesprzeć na jakiejś zasadzie, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Dzisiaj jest tak, że książka po 10 dniach od ukazania się w drukarni w Elblągu, po 10 dniach została cały nakład wyczerpany. Został. Mam telefony nieustanne. Co dalej? No, tworzę listę taką. Jest szansa na wznowienie nakładu? Na dodruk? Ja już na pewno nie zrobię tego,
na tej zasadzie, jak teraz z tej subskrypcji, bo to jest za trudne. I tu wielkie dzięki dla mojej żony, która mi mocno pomogła tą całą logistykę opanować, bo ja zawsze byłem humanistą, nie byłem matematykiem, nie byłem. Żona mi tu tak dużo pomogła, że naprawdę Mati wielkie dzięki za to wszystko. To przeszło sprawnie. Miałem 3 spotkania takie, które przeszły moje wyobrażenie, bo tłumy, no, stali w kolejce. No, powiem tylko, że taki podpisywałem dedykację atramentem, bo tak się robi elegancko, zawsze piórem, atramentem, czarnym jeszcze atramentem, to żeby te dedykacje wypisać, wszystkie 3 takie naboje atramentowe no, wyszły mi z tego pióra. Także to świadczy, że też trochę się napisałem jeszcze odręcznie tym wszystkim, którzy kupili, chcieli mieć tam jakiś autograf. Czy w Bibliotece Elbląskiej spacerkiem po Elblągu znajdziemy, żeby chociaż zobaczyć? Będzie jeden egzemplarz na pewno w bibliotece naszej wojewódzkiej i już jest jeden egzemplarz też u bibliotece pedagogicznej na ulicy Świętego Ducha. Tak, tak, no, będzie. Tak. Czyli zainteresowane osoby historią Elbląga i spacerkiem po Elblągu zapraszamy do biblioteki. Tam można obejrzeć, przeczytać, zanurzyć się w te historie. Tak, tak, zapraszam naprawdę serdecznie. Warto i żeby to zaproszenie też no, miało ręce i nogi i było dobrze zrealizowane. Ta książka jest w odbiorze dla czytelnika pomyślana bardzo łatwo. Jest ułożona przedmiotowo. Jest tutaj numeracja poszczególnych tekstów. Jest olbrzymi też indeks osób, który opiewa na 2500 nazwisk. Jest spis treści, który zawiera nie tylko tytuły tych 20 części, ale tytuły, tak zwane śródtytuły. I te śródtytuły sformułowałem celowo w taki sposób nieraz śmieszny, dramatyczny, zachęcający, ciekawy, tajemniczy, żeby pobudzić czytelnika, który będzie tutaj wertował spis treści, żeby zerknął nie tylko do spisu treści, ale momentalnie do środka i ten tekst odczytał sobie. Ślicznie dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Dziękuję pani na to, dziękuję słuchaczom. Ja tylko przypomnę, że był to podcast Kilka Pytań, a moim gościem był Lech Słodownik, historyk, badacz i popularyzator dziejów Elbląga i okolic, regionalista, wydawca trylogii Rychlicko-Pasłęcko-Elbląskiej. Kilka pytań.